Hej, cześć, siemanko, witam was na skoczni w Kusamo HS142. Przed nami wyniki kwalifikacji, w których wygrywa Dawid Kubacki, trzeci Piotrek Żyła, 25 Jakub Wolny. Oczywiście punkt konstrukcyjny 120 metrów, 5 Polaków na starcie pierwszej serii. Niestety Stefek Hula nie poradził sobie z trudnymi warunkami. Wiatr dochodzi do nawet 2 metrów w plecy, więc bardzo ciężko jest skakać. I oczywiście Stefek 57, blisko. Wielkim zaskoczeniem jest Stefan Kraft, który wyszedł w górę bardzo mocno i niestety go obróciło i upadł. Strasznie to wyglądało, miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Yoshihiro Kobayashi też zawiódł, Richard Freitag słabo skoczył i wszedł tylko dlatego, że jest 10 w klasyfikacji. No i zaczynamy konkurs. Martin Hamann, niemiecki skoczek, widać, wieje 1,5 metra, troszkę mniej, troszkę więcej. I teraz Niemiec, zobaczmy co pokaże. Zbyt wczesne wyjście z progu, teraz walczy odległość, walczy, no jest powyżej 120 metrów, 123 metry, jest ok, jest dobry skok. No i teraz Roman Trofimow, zobaczymy co nam pokaże, jest bardzo ambitnym skoczkiem, rosyjski skoczek, ależ wysoko leci, jest dobrze, będzie prowadził, będzie wyprzedzał Niemca Martina Hamana. No i teraz Michał Nazarow, kolejny rosyjski skoczek, nie można go pomijać, jest bardzo dobrym ruskim skoczkiem, ależ teraz piękny skok, piękny, 129, ależ będzie długo prowadził, tak mi się wydaje, ogromna przewaga. Teraz Kevin Bickner, co pokaże amerykański skoczek, dobry występ w kwalifikacjach, dobre wyjście, troszkę problemów w locie, no i może braknąć do drugiej serii, 117 metrów, czwarta pozycja, 18, 2 i 1, 17 wliczona w notę. Teraz Andreas Alamomo jest u siebie, oczywiście Finn na fińskiej ziemi, czy to będzie dobry skok, ciągnie, jest, chyba będzie awans, tak mi się wydaje, druga pozycja jak na razie na 5. Teraz Takeuchi Japonia, zobaczmy, już ruszył go trener i teraz czeka go na wyjście z progu, które było dobre, ależ teraz opadły mu narty i będzie blisko, bardzo blisko, tam aż szorował nartami, o ten śnieg. Przepraszam Państwa, Yukiya Sato teraz na najeździe, świetny skok w kwalifikacjach, był długo pierwszy i teraz też będzie daleko, chociaż problemy w locie tam go postawiło, no jest bliski skok, 124 metry, 5,18 wliczonych, 3 oczywiście wliczone w notę. Robin Pedersen, Norweg, jest na bardzo, bardzo utalentowanym, ale czasami nie idzie mu po jego myśli, teraz właśnie taki słaby skok, nowe noty, ok, ale odległość zabrakło. No i teraz wielka niespodzianka, Estończyk w pierwszej serii oby skoczył daleko, świetnie wyszedł, ale go postawiło, walcz chłopie, chyba braknie awansu, zobaczymy jak to będzie. Simon Amann, nie było go w Wiśle, nie przejechał, bo nie lubi skoczni. Teraz zobaczmy co nam pokaże, oby było daleko, pewnie będzie daleko, świetnie, spokojnie w locie, oby lądowanie było najlepsze jakie mógł sobie wymarzyć, nie było, 5,17, z czego 1,17,5. No i słaby skok, oczywiście lądowanie na dwie nogi, musiało to się tak skończyć. Jarko Mette, Finn, zobaczmy czy będzie punktował pierwszy raz w sezonie, wysoko wyszedł, będzie walczył o odległość, chociaż tu go postawiło, leć chłopie, leć, jest dobrze, będą punkty, tak mi się wydaje, musimy zobaczyć, poczekać jeszcze, za wcześnie na wyroki. Emil Hazendinov, rosyjski zawodnik, co nam pokaże ten zawodnik, ale świetne wyjście, świetne ułożenie się w locie, będzie daleko, 124, oczywiście mówię, że to świetne jak na niego, dobry skok, trzeba to powiedzieć jasno. Anzel Anisek,
No po pierwszym konkursie mogliśmy się spodziewać więcej. I co tam teraz pokaże? Ładnie, wysoko, wysoko, płasko i jest 124, coś takiego. Tak jest, czwartą to daje pozycję. 13 ma numerek. Tak się układa. No, na razie bardzo dobre skoki rosyjskich skoczków. I teraz Guy Gerger. Na pewno o nim możemy dużo powiedzieć dobrego, chociaż początek sezonu taki sobie. No i teraz nie był fantastyczny skok. To nie był fantastyczny. Liczyłem na więcej, no lepiej się spisał w kwalifikacjach. Sergiej Tkaczenko teraz. Zobaczymy, jak Kazach sobie poradzi, aby było daleko. Bardzo mu kibicuję, no niestety brakło do punktu konstrukcyjnego. Dobre 1,5 metra, ale noty 3,19 wliczone w notę. 57 za noty. Konstantin Schmidt teraz, Niemiec. Co nam pokaże ten młody niemiecki skoczek? Nisko, nisko, ale wyciągnął. Będzie w drugiej serii. To na pewno mu da drugą serię. No i zobaczymy, Dimitri Wasiliew. On starszy skoczek, jak wieje pod narty, może skoczyć. Zobaczymy, czy może skoczyć daleko, jak mu wieje w plecy. To przewyższać świetnie to wygląda. Wysoko, wysoko, ależ będzie daleko. Będzie niesamowicie na dwie nogi lądował rosyjski skoczek. 134,5. Świetny skok, świetny skok. I teraz Noriaki Kasai, co pokaże ten bardzo długo skaczący Japończyk, ależ go tam miota w powietrzu, chyba to nie da niestety awansu i punktów. No zobaczymy, jest daleko na tej liście oczekujących. Halvor Egner Granerud, Norweg. No, jestem bardzo ciekawy, co nam zaprezentuje. Zaprezentował nam spóźnienie z progu i fatalny skok. Nawet telemarku nie próbował robić. Halvor Egner Granerud, 19 pozycja, no ojoj, ojoj, 80,5 metra, straszne. I teraz Michael Maszczymowski, rosyjski skoczek, co nam pokaże? Będzie daleko, tak mi się wydaje, świetny skok, ależ tam został chyba podmuch i bardzo to przeszkodziło w tym pięknym skoku, jak na tego zawodnika. I teraz Moritz Behr, czy on, czy Dimitri wejdzie jako pierwszy do drugiej serii konkursu. I teraz Moritz ląduje blisko. Będzie musiał czekać, ale chyba się nie doczeka. No i Dimitri już jest. I teraz Antialdo, zobaczmy. Zobaczymy, co na swojej ziemi pokaże. No, ciągnie, ciągnie, no ale to nie będzie. To nie będzie druga seria, niestety. Niestety, a teraz Jakub Wolny. Trzeba trzymać kciuki. Trzymam jak najmocniej, jak się da. Oby był awans do drugiej serii. Dobrze to wygląda po wyjściu z progu. Leci, leci, jest pod 125 metr. Jest pół metra zabrakło do tej odległości. Wydawało mi się, że dalej lądował. I teraz Maciej, Polak po Polaku. Oby było daleko. Życzę, żeby go nie przekręciło. Agresywnie zaatakował narty, to mogło się podobać. No i odległość też okej. Okay. 125,5. Chyba może być w drugiej serii. Władimir, jestem bardzo ciekawy, jak bułgarski skoczek nam się zaprezentuje. Jest na pewno bardzo utalentowany, jednak trener jego nie domaga, ależ teraz zaprzecza na moim słowom w pewnym sensie. No ale zobaczymy, jak będzie w drugiej serii. Jest druga pozycja po pierwszej serii. No zobaczymy, które to da mu miejsce po skończeniu wszystkich skoków. Johan André Forfang zaatakował narty, mu te narty opadły. I może być ciężko z awansem. Jest 18 pozycja. Nie, no to nie będzie awansu. Daikito teraz. 27 numer startowy Japończyka. No i teraz, co pokaże Japończyk? Świetnie wygląda to w powietrzu. Ależ będą wysokie noty. I będzie chyba prowadził, czy też nie. Nie prowadzi. Jest bardzo mała strata do Dimitriva. A skoczył 3 metry bliżej, czy 3,5, nie zauważyłem, dokładnie nie policzyłem. Jewgeni Klimow, czy najlepszy z rosyjskich zawodników, skoczy najdalej, jest świetnie! Kapitalny skok rosyjskiego skoczka, 133,5 metra, pierwsza pozycja. Pierwsza i to będzie nam stał i stał i marznął. Mam nadzieję, że do skoku Polaka. Mariusz Lindvik, teraz Norweg, 29 ma numerek. Jak daleko wyskoczy
położył się mocno na narty, no jego występ w drugiej serii jest pod znakiem zapytania i to mocnym. I to mocnym, dopiero 14. pozycja, no i teraz Kusamo, czyli Peter Preutz, Słoweniec. No i co teraz nam pokaże za taką narty? Będzie coś koło 120, może 8,5 metra. Coś takiego jest. Jest 128,5 metra, 6. pozycja i teraz Jan Herl. Co pokaże ten austriacki zawodnik? Dobrze wyszedł z progu. Zaatakował narty i frunie daleko. 131, 129,5. No, pomyliłem się. Okularki mi potrzebne chyba. I teraz Dawid Kubacki. Oby teraz była zmiana zawodnika. Życzę mu tego, żeby skoczył jak najdalej umie. Żeby wyzwolił marzenia i wygrał po pierwszej serii. Nawet tego mu życzę. Świetny, kapitalny skok Dawida. Co on teraz odpalił za petardę, ale noty. Noty, no stracił notami niestety. Ale petarda ten skok. Piękna odległość. Stefan Laje teraz zaatakował narty i to się źle skończy. Nie będzie. Nie będzie go w drugiej serii. Nawet teraz już go nie ma na ten moment. Nie ma nawet matematycznych szans na awans teraz. Thomas Alsen Markeng, norweski utalentowany skoczek, teraz chyba przypóźnił troszkę. Nisko leci, ale go tam wywindowało, jakby dostał wiatr. No, miał słabszy wiatr niż poprzedni skoczkowie. I teraz Markus po nim można się spodziewać wiele. Może odpalić petardę, ale też może stracić dużo. I to chyba będzie ta petarda. Jest świetnie. Będzie w dziesiątce. Teraz trzeci, ale myślę, że będzie w pierwszej dziesiątce po skończeniu skoków pierwszej serii konkursowej. Wysokie noty. To jest nawet 20 nieliczona w notę. I teraz Dominik Peter. Świetny występ w Wiśle. Czy teraz też będzie świetnie? Oj, zaatakował narty nisko, nisko. Niestety blisko. Niestety blisko jest 32 lokata. Dopiero. Dopiero i teraz Gregor. Będzie, myślę, walczył o podium w dzisiejszych zawodach. Mówił przed konkursem, że jest bardzo dobrze dysponowany i świetny skok. Troszkę bliżej niż Dawid, no nie troszkę, tylko 3 metry aż, ale jest blisko, blisko jest, może zaatakować teraz Joju. Czy będzie potężny odskok wszystkim, jak to robił w poprzednim sezonie? Nie będzie. Znaczy skok dobry, ale to nie jest dominacja tego zawodnika. Dawid dalej prowadzi, dalej prowadzi. Oby do końca, oby do Kamila Stocha. No i Kamil może wtedy skoczyć jeszcze dalej Naoki, Nakamura teraz zaatakował narty i to będzie fatalny skok tego Japończyka. Zawsze uśmiechnięty, czy tym razem nie zobaczymy, bo kamerzysta szybko leci, bo te warunki mogą się w każdej chwili pogorszyć. Teraz Michał Hajbek zaatakował narty, będzie awans, jest awans do drugiej serii. No taki spokojny można też powiedzieć skok. Daniel Huber, czyli Austriak po Austriaku, co pokaże ten zawodnik, może skoczyć daleko, ale też może zepsuć. No jeszcze nie może i pięknie, pięknie. Chciałem powiedzieć, że nie możemy każdego wymawiać, czy skoczy daleko, czy nie, bo dopiero drugi konkurs. Jeszcze warunki mogą decydować, ależ prąd Richarda Freitaga. No jest blisko, niestety nie ma go w drugiej serii, no ale to się zapowiadało po dzisiejszych kwalifikacjach, w których był daleko. Domen Preutz. Czy będzie lepszy od swojego brata? Zobaczmy spokojnie, jak na niego w powietrzu. Chociaż teraz bardzo niespokojnie się nachylił, chciał wyciągnąć każdy centymetr. No i to zrobił. 133 metry, przyzwoity skok. Słoweńca i Filip Aschenwald. Dużo Austriaków widzimy w tej grupie, można powiedzieć, jest dobry, jest dobry. Troszkę jakby zbyt mocno tam jakiś może podmuch dostał. Teraz Roman Kołdelka. Czeski skoczek. Zobaczymy, czy wystawi na mięso. No nie widać. Nie widać. Chyba nie nawet. I czy będzie awans? Jest, czy nie ma? Nie ma, chyba że jest ex aequo. Nie zobaczyłem. 24. Zobaczmy, jest ex aequo. Nie no. Kilian Payer. Szwajcaria. Oby było daleko.
Życzę mu tego, jest moim jednym z ulubionych zawodników, ależ lądowanie niskie i bliski skok, no to jest koniec. Koniec, no i Roman jest, jest Roman. I Robert Johansson, zobaczymy, czy będzie energicznie tymi rękoma, też tam coś pracuje, widać mocno, mocno się nachylił, nisko, płasko leciał, jest, są dziewiętnastki za taki niespokojny lot, no to dziwne, dziwne. Teraz Piotr Żyła, oby było daleko, oby było świetnie, powyżej 133-4 metrów, jednak płasko, płasko i brakło, brakło metrów troszkę. Jest 131,5. Teraz Daniel Andre Tande. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten norweski skoczek. Jego psychika nie jest na najwyższym poziomie, ale teraz odpalił petardę. Świetny skok. Będzie trzeci w trójce? Nie, jest dopiero szósty. Kamil, oby było daleko. Wciągamy wiatr, żeby był jak najsłabszy w plecy. Niech leci daleko, niż prowadzi po pierwszej serii. Oby było daleko, źle to wygląda, źle, fatalny. Fatalny skok, jest dopiero 18 pozycja. Oby było lepiej, oby było lepiej. W drugiej serii, ale Dawid prowadzi. Możemy być dumni. Drugi Ewgenii. Też jest to zaskoczenie. No i jest... Wszyscy Polacy weszli do drugiej serii. Możemy być zadowoleni. No, no taki Kilian nie wszedł. No i teraz Kamil Stoch. Dopiero 18. No i widzimy. Druga seria. Mariusz Lindwik rozpoczyna. 30 pozycja po pierwszej serii. Teraz agresywnie. Będzie dalej niż w pierwszym skoku. Pięknie. Taki skok chcieliśmy oglądać w pierwszej. No nie był to fenomenalny jakiś, ale świetny. I teraz co pokaże Simon? Miał niskie loty w pierwszym skoku i dlatego jest tak daleko, bo ta odległość nie była taka zła. I teraz leci daleko, powyżej 130 metrów. Świetny skok Simona. O to chodzi, jakby jeszcze to lądowanie dopieścił, bym naprawdę wysoko mógł punktować w każdym konkursie. I teraz Roman wszedł, widzimy go. 28 ex aequo z Simonem, no i będzie przegrywał z Simonem Amanem. Jest nawet trzeci, czyli ostatni za Lindwikiem. Co ciekawe, no skoczył nawet pół metra, ale te noty zaważyły. Anzel Anisek, 27 pozycja, 124 metry, ależ atakował narty. Teraz troszkę atakuje ten nart, ależ tam podmuch chyba, czy chciał coś wyciągnąć. Wyciągnął tyle, że jest drugi. Czyli w najgorszym wypadku straci jedną pozycję, ale to nie jest powiedziane. Teraz Jakub Wolny, oby było pięknie, oby było daleko, ale świetnie to wygląda, to będzie świetny, fenomenalny skok. Fenomenalny, 135 metrów, pierwsza pozycja, 270, pierwszy zawodnik, który przekroczył tą barierę nawet 260. Fatalne warunki. Dla Norwega, no Norwegowie lubią wiatry z przodu, ale ładnie leci, też będzie daleko, nie będzie wygrywał z Dawidem, z Jakubem oczywiście. Ilmir Hazendinow, zobaczymy, czy rosyjski to wytrzyma skoczek, 124 w pierwszej, ojej, ależ dobrze, że to się skończyło tylko na bezpiecznym lądowaniu i akrobacjach w powietrzu, bo mogło to się skończyć fatalnie, fatalnie. Przepraszam, Gar Geiger teraz, 125 metrów, teraz naprawdę musi skoczyć daleko, jeżeli chce zanotować duży progres wobec pierwszej serii. No jest dobrze, jest tuż za Jakubem Wolnym, zobaczymy, ile mu to da, czy będzie awans. I teraz Maciej, oby on też skoczył powyżej 130 metrów, a nawet dalej, niech poleci jak Jakub Wolny, też to dobrze wygląda, niech leci daleko, jest 128,5, 130 nawet, aj ślepi ja niestety. Jarko Mette teraz, o, zobaczymy, jak miejscowy sobie tutaj poradzi, oby sobie poradził. Zawsze dobrze widzieć finał drugiej serii. No, w ostatnich czasach ciężko z tym. Teraz wysoko leci Jarko Matte, ależ skoczył, chyba będzie wygrywał z Jakubem, wygrywa, bo ta o 1/10, bo ta przewaga z pierwszej serii była wystarczająca, ten skok też był fajny, ładny. I teraz Michael Heibeck. 20 pozycja, świetnie to wygląda, świetnie leci, ależ będzie daleko, co zrobił Heibeck, nie mam pytań. Knockout jak na razie,
Taki skok jak Jakub Wolny, nawet dalej, 1,5 metra. To jest najdłuższy skok w tym konkursie i w tej serii. Konstancja Schmidt. Czy poprawi swoją pierwszą odległość 128,5 w pierwszej? Teraz dalej, ale to dużo nie da, to będzie spadek. Jest dopiero piąty teraz. I teraz Kamil, trzymajmy kciuki, żeby to był skok jak Michale Hajbeka, żeby to był skok na wysokie miejsce, nawet do pierwszej dziesiątki. Leć Kamil, leć, niestety opadły mu narty, ale leci, ale ściągnął. No, lądowanie na tym ucierpiało, niskie noty, no jest szósty dopiero. Tam taka mała strata do wyższych pozycji, no ale to lądowanie przecież sądziło. Tam nawet mogły być o 9 punktów wyższe noty. Robert Johansson teraz też sobie nie radzi, będzie nawet ze Stochem dopiero 13 pozycja. Peter Preutz, Słoweniec, 128,5 metra, będzie chciał zaatakować pierwszą dziesiątkę, ale czy to się uda? Tak troszkę nisko, blisko, no jak na poprzednie skoki, poprzednich zawodników to bliski skok, ale może być w sumie z siebie zadowolony. Daniel Huber, Austriak. Oczywiście, ale świetny skok. Kolejny Austriak wykonuje świetną robotę, wyprzedza Michaela Heibecka. Jest teraz Jan Herd, czyli może być trzech Austriaków na trzech pierwszych miejscach po tym skoku. Czy tak będzie? Szarpnął na progu i leci, jest blisko. Powyżej 125, 127 metrów. Jest dopiero dziewiąty, no ale jest jeszcze jeden Austriak, który będzie walczył o tą trzecią pozycję. No, żeby było trzech Austriaków, jest na pewno podbudowanymi, dobrymi skokami kolegów, ależ tam wyszedł wysoko, pięknie leci. To chyba będzie prowadzenie albo trzecie miejsce. Tak jest, trzecie. Traci dużo, 4 punkty prawie. Michał Nazarow, czy on to wytrzyma? 12 pozycja, czyli świetna pozycja po pierwszej serii. I leci, to będzie dobry skok jak na niego. Wytrzymał w sumie połownicznie, jest 13, czyli wróci na 25 pozycję, ale może być zadowolonym. Punktuje, to jest dla niego pewnie najważniejsze. I teraz Piotr Żyła, 131,5 w pierwszej serii. Teraz niech leci daleko, problemy w powietrzu, jest bliżej niż w pierwszej serii. Ależ duży regres, aż spada za Kamila. Za Kamila, no to tylko świadczy o no nieudanym skoku. I teraz Ryoyu Kobayashi, jak będzie, jak skoczy, czy będzie dominował? Czy będzie walczył o podium? Nisko, nisko i blisko. Chciał przeciągnąć skok. Ajajaj, upadek. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Nie wypięły się narty. Nie wypięły się narty. Teraz Władimir Zografski. Spójrzmy w górę. Bułgarski zawodnik. Teraz na najeździe. Już jest na progu. Już jest w powietrzu. Jak to będzie? Opadły mu narty. Będzie walczył o każdy centymetr. Ależ się chyba zdenerwował, nie ciągnął skoku, wcześniej wylądował, 17 pozycja dopiero, Daikito, 8 pozycja, stylista japoński, czy dostanie jakąś 20 w tym skoku, musi daleko skoczyć, żeby tą 20 dostać i jest pięknie, czy będzie do noty po 20 punktów, nie ma, jest dopiero czwarty, czyli przegrywa z Austriakami, przecież to jest pasz na podium, pusz na podium. Dmitrij Wasiliew teraz, czy on wytrzyma? Nie wytrzyma, ależ słaby skok. Powiało w plecy, no i nie wytrzymał. Dopiero 23, ajajaj, przedostatnie miejsce. I teraz Daniel Andretande będzie walczył o podium. Musi walczyć, ale jest ambitny, ale czy psychika mu to pozwoli, na to pozwoli? Jest daleko, ale nie wyprzedzi Austriaków. Na pewno Austriak będzie wysoko, teraz zobaczmy, czy Markus będzie w stanie objąć prowadzenie. Jest piąty, więc świetny skok po pierwszej serii. A teraz co się wydarzy? Ojoj, o Boże, bliski skok, strata, fatalnie ten drugi skok wyglądał. Będzie daleko, w trzeciej dziesiątce. Domen Preutz, Słowenia, 133 metry i teraz wysoko, czy będzie te podium, czy będzie walczył o podium? Jest blisko, z czwarte miejsce, będzie w dziesiątce. Gregor jest na trzeciej pozycji teraz. No i zobaczmy, co się wydarzy.
Czy będzie w stanie objąć teraz prowadzenie wysoko? Będzie walczył? Czy obejmie? Objął! Objął tak łatwo, tak pięknie, tak przyjemnie. Będzie walczył o zwycięstwo. Czy Jewgeni Klimow to wytrzyma? 133,5 metra będzie. Czy on wygra dzisiejszy konkurs? Czy będzie walczył? Ojej! Szarpnął na próg, chciał jak najlepiej skoczyć. To się źle kończy. Fatalnie się to kończy. 26. pozycja. No i Dawid, został on sam, tam na górze, Polak, Rodak. Pierwsza pozycja po pierwszej serii, 136 metrów, najdłuższy skok pierwszej serii. I żeby było też tak daleko, będzie walczył, ależ tam ciężko, ciężko, ciężko. I realizator tam znika, tabelkę, no i zobaczmy, czy będzie pierwszy, czy będzie pierwszy. Niestety, trzeci. Grzegorz Schlienzauer wygrywa, drugi Daniel Huber, trzeci Dawid Kubacki, czwarty Michael Heibeck, piąty Filip Aschenwald, więc czterech Austriaków w piątce, to jest coś fenomenalnego, ten konkurs świetny, Piotr Żyła 15, Kamil 14 i Kamil pozostaje na pierwszym miejscu w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata, świetny występ Gregora. Daniel Andre Tante trzeci traci do tylko 2 punkty, więc blisko był objęcia prowadzenia w tej klasyfikacji. Na 21 miejscu egzekwo Karl Geiger, Markus i Naoki Nakamura. A ja już się z wami żegnam. Norbisiek komentował dla państwa. Widzimy się na kolejnej skoczni, czyli w Niżnym Tagile, czyli w Park City. Pa, pa.